Witajcie, tu Robson z Pad TV i dzisiaj mam dla was obiecany drugi materiał w stanie Titanfalla z bety, tym razem mapa Angel City, na której, tak jak mówiłem w poprzednim materiale, gameplay jest bardziej dynamiczny i w sumie wydaje mi się, że bardziej odpowiada temu, co w większości map znajdziemy w Titanfallu. Tutaj zdecydowanie przydaje się ten system poruszania się, o którym już mówiłem, ponieważ jak widzicie, wiele z tych budynków ma po prostu zamiast okien, no można takie powiedzieć, no dziury w ścianach, przez które łatwo jest wskakiwać. Tak samo są ściany, po których możemy się ślizgać. Jest tego naprawdę sporo. No i oczywiście szybciej spawnują nam się też tytany, no bo mniejsza mapa to i więcej fragów, w związku z czym ten czas nam się jeszcze bardziej skraca, w związku z czym rzeczywiście wydarzenia są bardziej dynamiczne i dzieje się więcej. Jeśli chodzi o tryb, to dalej jest to tryb hardpoint, czyli po prostu takiej klasycznej dominacji, gdzie przejmujemy flagi. Wydaje mi się, że jest najlepszy i do tej mapy również pasuje. W tym przypadku widzicie, że boty, które się spawnują w takich jakby kapsułach, potrafią trochę wprowadzić zamieszania, ponieważ w tym momencie nie patrzyłem na mapę i już trochę się zamotałem, czy strzelam do rzeczywiście wrogów, czy do botów. Tutaj z kolei strzelam z broni przeciwko tytanom. Każda klasa jest nią wyposażona i wybór jest właśnie niezależny od tego, jaką klasą gramy. W związku z czym nie ma takiej sytuacji, że jesteśmy bez broni i jedynym wyjściem jest ucieczka. Zawsze mamy przynajmniej jeden rodzaj broni, który można wykorzystać przeciwko tytanom. No co też powoduje, że nie są oni zbyt przesadzeni w stosunku do piechoty. No i teraz jak widzicie, zespawnował się mój tytan. Zasada na każdej mapie jest taka sama, jeśli tylko jest miejsce, no to dostaniemy zrzut i możemy już w niego wskoczyć. Ciekawe są walki oczywiście w kilka tytanów, to zwiększa nasze umiejętności bojowe, natomiast tytany mają też różne sposoby na chociażby wypuszczenie chmury dymu, która występuje też w połączeniu z polem elektrycznym, no i dzięki temu można uciec chociażby w jakąś boczną uliczkę i dać sobie chwilę czasu na to, żeby się ewakuować i może lepiej ustawić. Jest też jedna umiejętność, która jest mocno kontrowersyjna, ponieważ przypomina taki perk Ostatni Bastion z Call of Duty 4, która polega na tym, że jeśli nasz tytan ma już takie krytyczne uszkodzenia, to po prostu wybucha i niszczy naokoło przeciwników. No oczywiście to taki tani sposób na to, żeby tam jeszcze jakieś punkty zdobyć. Mimo że jest to wyraźnie pokazane, tak jak tutaj widzicie, no to jednak nie zawsze nam się uda uciec odpowiednio, no i to bywa po prostu wkurzające. Poza tym każdy tytan ma jednak sporo czasu, jak już jest krytycznie uszkodzony, na to, żeby się z niego ewakuować. Natomiast bardzo fajne jest to, że przy katapultacji jesteśmy wystrzeliwani naprawdę wysoko, w związku z czym jest chwilę czasu, żeby zorientować się, jak po prostu wygląda sytuacja na polu walki. Jeszcze można używać tak samo tego podwójnego skoku i ustawić się na przykład na jakiś dach czy inną fajną miejscówkę. Tu widzicie, mi się też fajnie udało przeskoczyć z jednego tytana na drugi i w tym momencie możemy go po prostu niszczyć przy użyciu naszego standardowego karabinu czy tam jakiejś innej broni, którą aktualnie mamy. Natomiast trzeba uważać, bo oczywiście może ktoś nas strzelić, jesteśmy łatwo dostępni. No ale to jest naprawdę skuteczne narzędzie, w związku z czym nawet nie trzeba używać broni dedykowanej przeciwko tytanom, ponieważ można po prostu wskoczyć. To jest szczególnie na takiej mapie bardzo proste. No, tu widzicie akurat niewidzialność, no, przydaje się, trzeba cały czas z tego korzystać, ponieważ no, utrudnia to oczywiście wypatrywanie przez wrogów i jest sporą przewagą, natomiast tak jak już wspominałem też wcześniej, w tę umiejętność są wyposażeni wszyscy. Teraz biegniemy przejąć flagę przeciwnika, bo jednak za to jest najwięcej punktów. Tutaj trzeba walczyć z pokusą biegania za przeciwnikami, tam próbowania zdobycia jak największej liczby punktów, ponieważ no, w ten sposób łatwo przegrać mecz. Chociaż trzeba powiedzieć, że obrona flag nam się nie wlicza do umiejętności tytana, czy nie skraca czasu jego spawnowania. W związku z czym no, wtedy lepiej jest nawet zabić jakieś tam boty, które się pojawią, ponieważ w przeciwnym wypadku no to stracimy trochę przewagi bojowej. Ciekawe jest też to, że biegnąc tytanem możemy po prostu rozwalać przeciwników, mogą nam zginąć pod stopami, co jest też przydatne na botów, ale zdarzało mi się tak, że po prostu gdzieś tam przypadkowo się udając, no też jakby rozwalić przeciwników. No konieczne jest także wykorzystywanie minimapy. Tutaj widzicie, akurat kogoś szukałem, no i okazało się, że biegł w moją stronę i źle się dla niego skończyło. Trzeba cały czas też uważać, gdzie spawnują się wrogie tytany, ponieważ tak jak widzicie w tym przypadku
można bardzo szybko stracić przewagę liczebną i tutaj w praktyce zostałem sam na trzech tytanów, w związku z czym absolutnie żadnych szans nie było i jedynym wyjściem była ewakuacja, która jeszcze się tak średnio udała, bo jeśli nad nami jest dach, no to oczywiście nie zostaniemy wystrzeleni tak fajnie wysoko, jak to pokazywałem wcześniej. System poruszania się jest naprawdę szybki. Tutaj wydawało mi się, że jestem tuż za przeciwnikiem, tymczasem on bardzo szybko się przemieścił. No i to jest właśnie duża zaleta tej gry, że naprawdę cały czas wszyscy są w ruchu, w związku z czym trzeba mieć oczy dookoła głowy. No i jeśli do tego jeszcze dodamy boty, no to często może nam się wkraść niezły chaos. No i tak jak mówię, system można wykorzystywać jak najbardziej na naszą korzyść. Aczkolwiek trzeba to robić też rozsądnie i wiedzieć, gdzie możemy sobie na co pozwolić, ponieważ jeśli nie trafimy w jakiś określony punkt, no to automatycznie nastawiamy się po prostu na ogień przeciwnika i może się to dla nas po prostu źle skończyć. Tutaj z kolei widzicie te kropki, które się pojawiają w lewym górnym rogu na minimapie. No też potrafią być mylące, nie wiadomo czy to jest dach, czy to jest wnętrze budynku, czy to jest na ziemi. Więc można to też wykorzystywać do oszukiwania przeciwników jak najbardziej. Poza tym jest też sposób, co też mówiłem w poprzednim materiale, żeby w ogóle nasze kropki się nie pokazywały. No i pojedynki tytanów są naprawdę bardzo ciekawe. Chociaż tak jak mówię, paradoksalnie gra mi sprawia najwięcej przyjemności w takim zwykłym bieganiu piechotą. Chociaż naprawdę takie wystrzelenie serii kilku rakiet i wybuch przeciwnika jest szalenie efektowne i widzicie, całkiem fajnie wyglądają te wybuchy, chociaż graficznie oczywiście gra specjalnie nie powala. Ten czas na ewakuację jest dosyć duży. No i teraz widzicie, miałem fajny przegląd pola, żeby się chwilę zorientować. Chociaż warto też zwracać uwagę na to, co jest napisane pod znacznikiem flagi. Tam było akurat contested, w związku z czym trochę zmoliłem, ponieważ można było się domyśleć, że tam gdzieś w pobliżu jest przeciwnik. Zawsze to mamy wyświetlone, czy w obrębie flagi ktoś jest, czy jest spokój i można spokojnie udać się do następnego miejsca. Zresztą w tym meczu, który jak sami widzicie jest bardzo wyrównany. No właśnie główna walka toczyła się o ten punkt C, więc co chwilę przeciwnicy i nasza drużyna przyjmowali ten punkt. Te flagi dosyć szybko się przyjmują, wydaje mi się, że to jest minimalnie wolniej niż w Call of Duty, natomiast szybciej niż w tym podstawowym Conquestie w Battlefieldzie. Mi się wydaje, że jest ok. I właśnie w taki sposób powinniśmy wchodzić do budynku, żeby szybciej się zorientować, co się dzieje. Tutaj widzicie, że myślałem, że to jest przeciwnik, a to się okazało, że to tylko bot. No, często się zdarzają takie sytuacje, ponieważ w normalnym przypadku do botów w ogóle nie warto strzelać. Dla mnie to jest strata amunicji i jeszcze zdradzamy punkt, na którym jesteśmy. O, właśnie tak powinno się poruszać na tej mapie. No i widzicie, dzięki temu, że wszedłem z tego wyjścia, no to udało mi się zaskoczyć przeciwnika. No i próbowałem jeszcze zdobyć flagę, ale no cóż, niestety wróg przejął wszystkie punkty, w związku z czym było już za późno. Ale to jeszcze nie jest koniec meczu, ponieważ pozostała jeszcze ewakuacja, no co jest fajnym dodatkiem. W tym momencie już nie możemy się spawnować, także jeśli zginiemy, no to jest to dla nas koniec meczu. Jako przegrana drużyna mamy na mapie zaznaczony punkt, do którego musimy się ewakuować. No i w tym momencie tam za 30 sekund, trochę mniej, pojawi się statek, który nas stąd zabierze. No i jeśli uda nam się wsiąść do tego statku, to dostajemy punkty. No i kolejne są za to, jeśli nasz statek nie zostanie zniszczony, zanim odleci. Więc wciąż nawet dla drużyny przegranej, jako nagroda pocieszenia, jest do wyrwania sporo punktów, jeśli odpowiednio uda się ewakuować. Ale oczywiście to też zależy od taktyki, czy to się udaje, czy nie. Tutaj akurat udało się mi bardzo szybko dostać do tego statku, natomiast tam kilka tytanów na dole strzelało właśnie do naszego statku, no i niestety, ale udało im się zabić. No i w ten sposób skończył się mecz. Oni oczywiście dostali za to dodatkowe punkty i kille, a my niestety nie. Także to wszystko z Titanfalla. Czy grać, czy nie w tę grę, to już odpowiedź na to pytanie pozostawiam wam. Więcej informacji będzie na pewno przy premierze, także dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Na razie, cześć.